Witajcie, mężczyźni, z tej strony Traum, w kolejnym odcinku z Horizon 4 na aplikacji The Collapsing World jako Spartacus Bunt. W ostatnim odcinku, dopiero co zaczęliśmy naszą ekspansję na inne Niemcy, nasi główni rywale są słabi i tak naprawdę raczej wygramy to z łatwością, całe te wszystkie wojny. Powiedzmy sobie szczerze, raczej mało prawdopodobne jest, żeby oni mieli jakąkolwiek siłę przeciwko nam. Tak, my mamy całą siłę. No i teraz w tym odcinku będziemy oczywiście atakować Republikę Niemiecką, która raczej nie trzyma wszystkich dywizji jeszcze na naszych granicach, ale niedługo będzie trzymała. I przypominam o tym, że dobijam do 500 subskrypcji i jeżeli ktoś może zobaczyć, że jest już 500 subskrypcji, to ja jeszcze tego nie widzę, ponieważ nagrywam to w przeszłości. A jeżeli nie widzicie 500 subskrypcji, to znaczy, że musicie coś z tym zrobić. Więc najchętniej zasubskrybujcie. I widać, że Niemcy jednak mają coś. No, wydaje mi się, że coś jednak mają. Na szczęście nasza produkcja jest w miarę w porządku. To, co możemy zrobić, to po prostu zwiększy pobór. Wydaje mi się, że to byłoby dobry wybór, żebyśmy to zrobili. Okej, dobra, na razie się podtrzymajmy tutaj. Widzę, że raz nas zaatakowali, po czym postanowili, że takie. A, jednak nie. Na szczęście wcześniej edytowałem te dywizje, więc aż tak źle nie jest. Najlepiej to byłoby, gdyby te dywizje jak najszybciej przybyły nam na front i pomogły nam, ponieważ naprawdę potrzebujemy pomocy. Help me. Tutaj widzę, że jest takie jedno miejsce, gdzie dywizje mają problemy. Czy mamy w ogóle lotniska? Mamy tutaj jedno lotnisko, ale wydaje mi się, że fajnie by było, gdybyśmy mieli też w innych miejscach. I przydałoby się trochę manpowera, jak powiem. W takim razie niech tutaj te samoloty polecą. Na szczęście to nie jest close air support, więc to mało może nam pomóc. Ale zawsze chętnie coś wezmę. Okej, tutaj widzę, że Francja już coś robi. W takim razie możemy poczekać, jak ci tutaj będą coś próbowali robić. A my w międzyczasie po prostu będziemy dobijać kolejne jednostki, bo wydaje mi się, że głównym naszym problemem jest to, że mamy zbyt mało jednostek, a nie to, że nasze jednostki są słabe. Okej, jak tam. Możemy w sumie dodać kolejne 5 i wystawmy je. Ogólnie dla. My jesteśmy. Czy tak powinno wyglądać? Nie wiem, dlaczego my mamy tor. Czy my właśnie jesteśmy ustawieni jako. Nie jako główne państwo? Nie wiem, dlaczego to się pojawia. To zazwyczaj się pojawia podczas wojny domowej, dlatego się dziwię. Okej, dajmy sobie kolejnego gościa. Wydawało mi się, że część gości załatwiliśmy, ale wygląda na to, że nie. Okej. Kolejne ulepszenie, bardzo chętnie. I tutaj sobie weźmy jakieś dodatkowe rzeczy. Czy my naprawdę nie mamy już nic do roboty? I mamy 2,2, to jest dosyć sporo. Wydaje mi się, że to byłoby bardzo miłe, gdybyśmy spróbowali zaatakować. I wygląda na to, że nasz atak ma sens. Tak, ta ofensywa jednak ma jakiś sens. Okej, mamy Berlin. I zrobiliśmy. Mamy jako Kor. A, zmieniliśmy stolicę. Okej. Nie, Lenin umarł. Nie, czy jednak piosenka, które śpiewamy, że Lenin zawsze młody, to jednak nie zawsze młody, bo teraz umarł. Okej, poczekamy na te 6 dni, tak jak w ostatnim odcinku mówiłem, żeby po prostu nie robić tego głupio.
No i wydaje mi się, że możemy tutaj przyspieszyć nasz atak, dlatego że jednak nasi przeciwnicy okazali się słabi. Wydaje mi się, że najlepiej teraz będzie po prostu zrobić Mobile Warfare, z tego względu, że my po prostu będziemy po prostu opierać się na czołgach. No jeszcze się nie opieramy, ale to jest tylko kwestia czasu. Okej, antitanki, no wiadomo, że to jest wymagane, jeżeli będziemy atakować Sowietów. Możemy pójść jeden do przodu. No i wygląda na to, że nasi przeciwnicy naprawdę. No, nam prawie przebili się, ale no, udało nam się obronić, a tutaj to oni to po prostu nic nie robią. Ty to masz tam swój bonusik, więc nawet nie będę tutaj nic robić. Dobrze, że udało mi się te duchy narodowe dla armii zrobić, bo teraz trochę dostanę bonus za to, że levelują. W ogóle ostatnio, jak była aktualizacja, znaczy to jest taka. Czasami dają patche, które dosłownie nic nie robią, a czasami robią patche, które naprawdę dużo naprawiają. No i jako, że to po kilku miesiącach, no to naprawiało. I okazało się, że geniusze z Paradoksu, naprawdę, jak to zobaczyłem, bo zazwyczaj nie czytam ich kodu, bo to jest coś. To jest na poziomie takim, że czytasz kod i w sumie możesz się zorientować, o czym jest, a czasami po prostu nawet nie opłaca się patrzeć na to, że. Po co mi taka świadomość? I okazało się, że oni zrobili taki kod, że jak są te duchy narodowe OT, to te duchy narodowe, które były dla marynarki, czyli na przykład, o właśnie o to, plus jeden, one nie działały. Tak. W skrócie polegało to na tym, że połączyli to z duchami dla. Tutaj, z tymi duchami. I one po prostu w skrócie nie mogły zadziałać. Więc. No tak, to trochę było głupie. Okej, widzę, że mamy problemy z bronią. Jeżeli są jakieś problemy z bronią, to po prostu produkujemy więcej broni. Ale wydaje mi się, że logistyka na pewno się nam przyda. Okej, dobrze, że sobie trochę nabijamy tutaj expa. Jak to wygląda z tym? A wiecie co, może ja po prostu was połączę, bo wtedy będzie łatwiej. Okej, wygląda na to, że jak padnie Hamburg, to będzie po nich. Przynajmniej trochę expa sobie nabijemy. Okej, oni się bardzo, ale to bardzo mocno biją. Teraz spróbujmy po prostu zmienić rozkaz, żeby oni może wszyscy tutaj działali, bo widzą, że część po prostu nic nie robiła. Okej. Ej, teraz zauważyłem, że nie mamy tego peace conference. Nie cierpię tego. To później może trochę łamać. Okej, integrujemy. Nice. Dobra, na razie sobie to zróbmy. Mamy tutaj już stocznię. Tak, jak mamy stocznię, to po prostu robimy o tak. I teraz jest pytanie. Okej, mamy już lepsze presety. Dajmy sobie tego. I dajmy sobie jeszcze oczywiście Close Air Support, ponieważ to jest jeden z tych samolotów, które naprawdę będą nam potrzebne. Okej, mamy znowu 0%, ale powinniśmy dostać no trochę. Dobra. Ustawiamy się na granicy. No, wydaje mi się, że mamy sporą armię w porównaniu do tych. Okej, zrobimy sobie tutaj agencję. Zawsze wiadomo, że taka sneaky agencja na pewno nam pomoże. I tutaj powoli też robimy inne rzeczy. Okej. Na 2 miesiące dostaniemy bonus. I ci dosłownie mieli problem z podbiciem tego. Okej. Nie będę tego komentować, ale będę to komentować. I są słabiakami. Są słabi. Okej, co tutaj mamy? Możemy to wziąć. To minus 7,5 zawsze się przyda. Mamy już trochę tego. W ogóle żadnych cywilniaczek nie buduję przez
przez to. No tak, tego już nie ma. A, to jest to. Się zastanawiam, jak się to nazywa. Wydaje mi się, że to byłoby mądre, żeby teraz zaatakować, ponieważ to są jedyni, którzy mają jakiekolwiek drzewko w Niemczech i zapewne byłoby dobrze teraz ich zaatakować. Plus jeszcze są słabi. Tak. To też jest kolejna rzecz, która plusuje. Okej, mamy. Kurde, 500 000. Się udało tutaj nam załatwić to. Ktoś walczy, z kimś walczy. To nie my. O, masi los. Pamiętajcie, Francja to są ci, którzy jednak coś mają content. Oj, słabo to widzę dla Francji. Okej, co to jest? Są lepsze pociągi. Pociągi zawsze są fajne. I czy coś tutaj jeszcze robimy? To już nic. Tutaj dopiero dochodzimy. Dobra, więc wydaje mi się, że tyle jest. Okej. A, akurat to jest to doświadczenia. Chciałem coś porobić z dywizjami. Niech to. Okej. W takim razie trzeba zaatakować. I tak. Jak mówiłem, nie są najsilniejsi. Bywa. Okej, jak tam nasze szybkie dywizje? W ogóle to my produkujemy ich. Ale ich nie produkowaliśmy, więc może zacznijmy produkować ich. By było mądre. I w międzyczasie sobie oczywiście tutaj zmieńmy. Antytanki. Czy możemy coś dodać? Nie, bo to kosztuje. Okej. Logistyka, czy jest coś, co możemy zmienić? Możemy to zmienić, ale zbyt mało punktów. Dobra, znowu czekamy. Okej, wygląda na to, że sobie poradzimy z łatwością z nimi. Easy. Więc w międzyczasie po prostu zróbmy sobie tutaj. Tutaj sobie doróbmy trochę tych skrzydeł, kluczy. Widzę, że część tutaj armii się. Część tutaj armii została okrążona. Zajmijmy się. A, i tam mają stolicę. Dobrze, że zaatakowałem. A, i nawet nie potrzebowałem doczekać do końca. Okej, w takim razie zaatakujmy was. I to chyba powinno być jeszcze bardziej easy niż wcześniejsze. Okej. No, tak. To są te tereny. Okej, coś tutaj mamy jeszcze takiego ważnego. No, mamy już dużo badań, więc to mi się podoba. Okej, zrobię już tutaj dla lotnictwa. Wydaje mi się, że nasza armia to jest nie do powstrzymania. Wydaje mi się, że wybraliśmy najsilniejszą frakcję w Niemczech, więc też jest pewien plus. Tutaj sobie dodajmy potrzebne dla nas rzeczy. Okej, anti-ery na pewno się przydadzą. Zobaczymy, ile mamy punktów doświadczenia, żebyśmy też trochę ich nie wykorzystali zbyt dużo. Okej. Tutaj możemy wreszcie otworzyć się na świat. Co tam, że wydaje mi się, że mieliśmy Hamburg, a Hamburg to jednak jest takie trochę miasto już handlowe. Okej, zatakujemy tutaj. No i zostali zaaneksowani. W takim razie zostali tylko ci i z tymi to chyba po prostu możemy zrobić referendum u nich i tyle. Okej, Infantry Expert. No widzę, że Göring tutaj
już nabija swoje levele. Jest jednak kompetentny w porównaniu do rzeczywistości. No, na pewno byli mniej kompetentni, ale też nie był najbardziej. Okej, mamy 600k. Zawsze fajnie widzieć. Dobra, co tutaj mamy? O, i też minus tego, że... Chciałem powiedzieć, że nie daje nam marynarki, teraz zobaczyłem, że daje. Okej. Gdzie już nie ma żadnych. Okej, zobaczmy, co tutaj jeszcze mamy. Oprócz tego, że możemy zaatakować albo zaoferować. Gdyby coś było szybsze, to bym zrobił tak, ale wydaje mi się, że zaatakowanie. Znaczy się. Zaatakowanie ma taki plus, że wtedy po prostu dostaniemy ten cały bonus do doświadczenia wojskowego. Wydaje mi się, że jesteśmy już na takim poziomie, że to samo plus 0,3, więc to nam daje najwięcej. Okej, okay. A kurde, przypadek kliknąłem, ale i tak mamy tego dużo, więc to nie jest jakaś strata wielka. Okej, okay, trochę sobie tutaj poróbmy. Ej, mamy mnóstwo tego. Dobra, spróbujmy sobie porobić, nie wiem, łódź podwodną najpierw wstępne. Nie ma presetów? Okej. Okay. Coś tutaj mamy. O, jest. Eerie Destroyer. Oddajmy sobie pierwszy z brzegu. Dobra, niech się tutaj tworzy, a my też tutaj sporo tego mamy. Więc wydaje mi się, że trochę do ciężarówek, trochę do tego. Trochę będzie pójdzie tu i wydaje mi się, że broń też na pewno pójdzie do góry. Okej. Okay. W takim razie czas egzekucji. Ciop, ciop. A my tutaj możemy sobie to postawić. Czego nie produkujemy, albo czego mało? Tower Anti-Tank. No, tego akurat mało produkujemy. Prawda? Tutaj torpedo. Okej, dawajcie trochę tych ciężarówek. Się przydadzą nam. A w międzyczasie zobaczmy trzy. Nie możemy coś tutaj dodać, na przykład artylerii, ale normalnej. Okej, okay. I czy coś tutaj nie możemy dać antytanków? Właśnie, antytanki. Tutaj też trochę mamy. Więc wydaje mi się, że... Czy... To... Nie pomoże. Okej, okay, na razie tak dajmy. Pewno anti-air będziemy musieli wybadać, ponieważ nie mamy ich wybadanych, a daliśmy do dywizji. I też zaczniemy produkować tego trochę. Okej, możemy im zaoferować. To nie jest tak, że aż tak bardzo nam się, jesteśmy chętni, żeby ich zaatakować. Na pewno potrzebujemy tutaj trochę artylerii, trochę ciężarówek też trzeba będzie pobudować. Więc możemy trochę pozmniejszać. Ale reszta to jest w sumie tak, jakbym chciał ustawiać. Okej. Okay. A, zgodzili się. Dobra. Tutaj unifikacja i możemy zjednoczyć Niemcy. Więc będziemy teraz się nazywać Volksrepublik Deutschland, czyli po prostu Ludowa Republika Niemiec. Jej! Brak tekstu. Nie muszę tłumaczyć. Okej, okay, w takim razie jak już to mamy, mamy flagę, to w skrócie możemy po prostu rozpocząć tutaj kolejne rzeczy. Co tutaj musimy? English. No to tak, no to jest. No, a, bo to nie jest połączone, okej. Okay. Możemy stworzyć własną frakcję albo dołączyć tutaj. A, to się stanie, jeżeli zostaniemy zaproszeni? Okej. Nie wiem, jak to działa. Dobra, na razie widzę, że ci nie lubią tamtych, więc
Fajnie było sobie to wykorzystać. I wszystkie te dywizje są okropne, więc sobie je zamienimy. Dostaliśmy jakiś nowych generałów. Uuu, miałem rację, dostaliśmy nowych generałów. Tego tu mieliśmy. Ty to byłeś. Po prostu się pojawiłeś. Albo to jest generyczny po prostu. Tak. Okej, więc wydaje mi się, że jeszcze to możemy po prostu stanąć tutaj i to będzie wystarczająco. A teraz możemy sobie trochę tutaj porobić tych rzeczy. Wydaje mi się, że w głównym mierze teraz po prostu będziemy budowali nasze tutaj wojsko. Niedługo będziemy mogli też lepsze samoloty pobudować. No i teraz mamy problemy gospodarcze. Na pytanie jest, wydaje mi się, że możemy już tutaj po prostu pójść tak już z buta wjeżdżać, ponieważ nie wydaje mi się, żeby oni byli na tyle silni, żeby aż tak było źle, a na pewno nam się przyda trochę tych terenów ich. Nie wiem, jak to działa, chyba tutaj nie można popetować, więc to może polegać na tym, że będziemy mieli problem. Okej, tutaj mieliśmy jakiś taki event, że o, ale my jesteśmy fajni, ale jesteśmy fajni. No, jesteśmy fajni. Dobra, w takim razie co tutaj, trochę gospodarki, dobrze nie robiliśmy. Okej, Kołczak versus Stalin. Wydaje mi się, że trochę to potrwa, ale Kołczak raczej nie wygra. Raczej mało możliwe, żeby Kołczak wygrał. Dobra, kontynuujemy tutaj. Gospodarka, kurczę. Czy coś tutaj będzie? Ogólnie trudno mi określić, czy to słychać, czy nie, ale mam uchylone okno teraz. Dzisiaj akurat fajnie wieje mocno, dzięki czemu to całe, że tak powiem, upały zostały wywiane. Ale w takim razie zaatakujemy tutaj oczywiście Tuchaczewskiego, ale to w kolejnym odcinku oczywiście. Jeżeli wam się spodobało, zostawcie lajka w górę, komentarz, subskrypcję, wydaj trachol i proponujcie jakieś kolejne ciekawe serie z Hard Manager. To jest najważniejsze, piszcie to w komentarzach. Wydaj trachol, no to cześć!